Witam! Dzisiaj wspólnie z Wami chciałbym dokonać przeglądu premier kinowych na miesiąc maj. Chciałbym także wspomnieć, że jeśli w moim materiale zobaczysz film, na który się wybierasz, bądź będziesz oglądał premium VOD, to napisz w komentarzu tytuł tego filmu oraz reżysera. Najprawdopodobniej pojawi się on w kolejnym odcinku. Dosyć kwestii przeoczania, teraz zabieramy się do pierwszego majowego premierowego filmu. Dzielny Kogut Maniek jest to film o kogucie, który zawsze chciał zostać mistrzem w jednej z dziedzin. Niestety wszystko popchnęło go ku agroturystyce, a sam Kogut postanowił odmienić swoje życie i stać się bohaterem. Myślę, że mimo iż film pochodzi z Meksyku, to Polaków może on zaciekawić, ponieważ opowiadał o agroturystyce, która dopiero się rozwija w Polsce. Film posiada dubbing jednego z najlepszych dubbingerów w Polsce, czyli Jarosława Boberka. Ale nie można również pominąć innych osób, które współpracowały w tym filmie z Jarosławem Boberkiem. Takie jak Grzegorz Pawlak czy Paweł Ciołkosz. Osobiście nie miałem okazji obejrzeć tego filmu, ponieważ nie leci on w pobliżu mojego miasta. Maniek marzył o sławie i chwale. Zobaczysz, kiedyś będę największym czempionem świata. Musisz wyprowadzić ten cios z podrobów. Lipa. Ale żeby nie skończyć jako drób bezdomny... Chyba wiem, jak zdobyć taką górę forsy. Trzeba postawić na właściwego ptaka. A już bym myślał, że każesz nam się oflagować. Przyjdzie mu się zmierzyć z powiatowym Kukuliczko. To bolo kurza twarz! Zawalczę, a co? A ja słyszałam, że nam będziesz farmę zbawiał. No pewnie. Bardzo ciebie kocham. Tego samego dnia swoją premierę obchodził, który to już sequel dramatu Szekspira, Romeo i Julia. Tym razem będziemy w Verona Beach na Florydzie u schyłku XX wieku. Wszystko będzie obchodziło się w temacie rywalizujących ze sobą gangów. Takiego sequelu Romeo i Julia jeszcze nie było. Już jest. Kolejnym filmem na miesiąc maj, który wybrałem dla was, jest film Były sobie człowieki, który opowiada o Edwardzie, który spadł z drzewa i złamał sobie nogę. Oczywiście ten film bardziej opowiada o małpoludziach niż o ludziach. Na swojej drodze on spotyka pewną Lucy. A dubbing udziela Maciek Musiał. Myślę, że nawet jutro wybiorę się na ten film i wszystko wam zredaguję w postaci, no prawie daily vloga, ale bardziej takiego praktykowania, nagrywania na zewnątrz. O, jaki ja zły! Zapomniałem wam pokazać ulotkę! Były sobie człowiek. Podobno komediowy film, ale no tak nie wiem. Być może. Dlatego też mam ulotkę. Modelka. Emma marzy o tym, aby zostać modelką. Na swojej drodze spotyka fotografa, w którym się najprawdopodobniej zakochuje i poznaje wszystkie tajemnice modelingu. Być może jutro też na niego wpadniemy, dlatego o nim mówię. Alright, do we understand? And Emma? Fuck you. See, this is what I'm talking about. This is the attitude. Do you have a boyfriend back home? Someone else will sit through my work. Yeah, that's mine. They don't understand why people would take pictures of me because to them I just look weird or something. C'est vous là? Me, oui, c'est moi. Where did you find that girl? I think she found me. This business is also about how tough you can be. Because there's going to be so many temptations. You have some pictures of me? Of course, I would love for you to work for us. No way. I'm Sebastian. No i w sumie nie mogę być takim kinomanem, który nie obejrzał żadnego z tych filmów, a stara się wam jakby przekazać przegląd premier kinowych. Film Młody Mesjasz o dorastaniu Jezusa. Tak jest, patronatem tego filmu jest Polsat. A
Tym razem nie otrzymujemy żadnego dubbingu czy napisów, a otrzymujemy lektora, co jest naprawdę bardzo fajną ciekawostką. Która być może zachęci was do tego, aby pójść do kina na ten film, ponieważ nie lubicie czytać napisów. Lektora lubicie, natomiast dubbingu nie znosicie. A dubbing jest świetny. How do we explain God to his own son? Keep your power inside you until your father in heaven shows you the time to use it. Także wybierajcie się na ten film całą rodziną, nie popełnijcie tego samego błędu co ja i oglądajcie film Polsatu. Potwierdzona informacja, w trakcie filmu nie występuje reklama Polsatu, ale na początku. Lord Father in heaven, guide me on this path. He's in the temple. Who are you? He's just a child. He is not just a child. Teraz chciałbym wam bardzo podziękować za to, że dotarliście do końca tego filmu. Mam nadzieję, że ten materiał wam się spodobał. Zachęciłem was do tego, aby uczęszczać do kina troszeczkę częściej niż uczęszczacie do tej pory, jeśli macie kino w pobliżu. Jeśli nie macie, zawsze jest coś takiego jak Super Kino, TVN, Pulsy, nie Pulsy, HBO, HBO 2, Kanal Plus. Wszędzie są tak naprawdę filmy i wszędzie można zrobić z środy dzień. Tak jak u mnie. Bez seansu, środa nie ma sensu, prowadzę mniej więcej też taki blog, być może w przyszłości. A seria premierowa nie będzie toczyła się tylko wokół filmów, a także wokół gier, muzyki, książek i wszystkiego, co was tylko może zaciekawić, według mnie. Jeśli wolicie filmy mniej poważne, to czekajcie do jutra, ponieważ jutro pojawię się z filmem, w którym tak naprawdę też będę uczęszczał do kina, ale będzie się działo nieco więcej, bo pokażę wam kawałek mojego dnia. I porozmawiam sobie też na końcu o tym, jaki to ten film był ciekawy. A moje wnętrze będzie buchało energią. Mam nadzieję, że wasze też po tym materiale i po następnych materiałach na moim kanale. Myślę, że zaciekawił was ten materiał, jeszcze raz powiem. A w chwili obecnej 17 ma jutrze się godzina, która sprawdzę teraz jest... A w chwili obecnej 17 ma jutrze się 15:48 się. Do następnego filmu się, cześć, do jutra.